Siemanko, z tej strony Adam Payne, a w sumie tu Max Payne. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście z klasyka gry Max Payne, gdzie lecimy naszą krucjatę. Powiem wam, no na dobre znowu się wkręciłem. Jest zabawa, mam dużo fanów, fajnie, że wróciłem do tej gry po tylu latach, więc no lecimy dalej. Teraz chyba Ragnarok, o ile się nie mylę, nas czeka. Tak, rozdział 8, więc... No, lecimy z tym. My pamiętamy, tutaj nie mamy nic energii prawie. Jakie my tu mamy moją ulubioną śrutóweczkę, więc na spokojnie. Idziemy na tą dyskotekę, muza nawala. Co my tutaj mamy? Dobra, mamy do śrutóweczkę kolejną. Telewizora nie odpalamy. Czy tutaj można wejść od razu na pełnej? Nie, tutaj nic nie ma. No to musimy tutaj. Dobra, co my tutaj mamy? Jest jakaś dźwignia. A, dobra, pociągnij. O kurde, już będzie grubo za chwilę, słyszę. No kurde. I uciekł. A był na linii. Dobra, dostał, ale już się bałem, że mnie tu sięgnie. Nie, Max, wstawaj. Dobra, oberwał. Jest jeszcze jakiś? Nie, było tu tylko dwóch, nam jest potrzebna apteczka. Flaszkę to może później, flaszkę to później. No dobra, lecimy dalej. Nigdy nie trafiła na listę bestsellerów. O, jest jakaś książka. Ale to spokojnie, my potrzebujemy tutaj ampułki. Dobra, są dwie, fajnie, łykamy od razu. Jedną łykamy na pewno. Czy coś jeszcze tutaj? O, trochę broni, fajnie. Dobra, przeczytajmy sobie, co to za książeczka. Zdziwiłem się, że ktoś tutaj oddawał się lekturze. Książka nosiła tytuł Era Mordu i Burzy. Notatka na odwrocie mówiła o nordyckich mitach i o Ragnarok, końcu świata zwierzeń wikingów. Okropnej zimie, która skuje ziemię lodem, a ludzie wymordują się nawzajem. Pogoda za oknem faktycznie mogła sugerować, że to koniec świata. Zaczynałem też rozumieć, o co chodziło właścicielowi tego klubu. No i pięknie, dobrze, także lecimy dalej. Tutaj jeszcze w ogóle chcę spróbować sobie dwie berety. Tej giwerki, bo ona jest dość mocna, ale tak samo wiem, że mógłbym... tutaj... Może... Właśnie, spróbujmy na początku z Uzi, bo to jest szybkie, nie wiemy, co nas czeka. Dobra, więc wchodzimy. Dobra, jednego załatwiłem. Nie wiem, czemu tak zaczęło przycinać dziwnie. Spadamy stąd, bo... Bo troszeczkę dostaliśmy, więc muszę znowu... Skąd to do nas wali? A tutaj! Kurde! Spokojnie, on będzie musiał przeładować za chwilę. No kurde, jeszcze nie dostał. Teraz już dostał. Pięknie, dobra. Mamy go z głowy. Ktoś wszedł? Co to był za dźwięk? Nie. Tutaj nic nie ma. Jeszcze zobaczę, czy tutaj nic nie było, wiecie? Nie. O kurde. Wiedziałem. Widzieliście kurwa przepraszam. Widzieliście dzbana? Skąd on tutaj rzuca? Tym jestem ciekaw. No skądś tutaj nas rzucił, żebyśmy nie dostali tym koktajlem za chwilę. Tu leżą giwerki. A, tutaj! Ach, no kurde, i trafił mnie tym koktajlem Mołotowa. No niedobrze, dobra. Wiesz co, ja na razie jednak wejdę tu ze śrutóweczką, tak mi się wydaje. To będzie najlepsze rozwiązanie. Tu jest! Ach, kurde, grana! Centralnie pod nogi Maxa. Ajajaj, no niedobrze.
Chodzimy. Znowu granat. No i dostaliśmy niestety tym granatem. Spokojnie, ja tutaj muszę wyczuć. Aha, dobra, ten jeden tam wali. Ale my z tej śrutówki fajnie tutaj to robimy. Tylko niestety za dużo tego życia straciłem. Okej, rzuciłeś tym koktajlem, ale my cię sięgniemy zaraz. Spokojnie, gościu. A jeszcze strzelasz. Dostał, ale my już prawie też. Jeszcze ogień nas tutaj chce piekielny strawić. No wezmę tą ampułkę, ale powiem szczerze, nie wygląda to, gdzie my musimy iść. A tu są drzwi, dobra. O kurde. Tam biegnie. Dobra, pięknie, wyłapany. A tu siedzi dupek. No kurde, no. Dobra, my teraz tu potrzebujemy na pewno troszkę ampułek, bo inaczej to nam odstrzelą. Ale tu nic nie ma, pusto wszędzie. Tutaj jeszcze zobaczę za tym barem. Muza dobra, gości nie ma, nie? Stąd będą jacyś chętni, tak się wystawiłem na strzał, ale nie, tutaj. Tutaj nie, głośniki. Brać go. Przeładuj. Pompkę. Chodzimy na zwolnionym tempie. Nie, cisza. Kurde, się nadstawiłem centralnie. Dobra, muszę tutaj pamiętać. Dobra, przede wszystkim tutaj za dużo nie stracić. Tu zaraz mamy ten granat, nie? Dostał. Poleciał granat, ale tym razem całe szczęście byliśmy dość daleko. Teraz, żeby ten nas tutaj dupek nie... zaraz ten pierwszy, co tu jest. Kurde, nie to! Gdzie? Aj, no kurde, wiedziałem. Ale na spokoju, na spokoju. No nie, nie rzucaj się w ten sposób, Max. No ten z góry do mnie wali. Dobra, na szybcika, ale znowu straciłem trochę tej energii, niepotrzebnie. Teraz... No, co do jasnej. Dostał, wydaje mi się, że go załatwiłem. Tak. To nie te drzwi. To były te. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie tą ampułeczkę. Kurde, nie w ten sposób. Zapomniałem o tym, bydlaku. No nie, no taką serię wyłapałem, że w ogóle nie pytajcie, nie? Biegnie, biegnie. No kurde, kolejna seria. Co za... Jestem ciekawy. No tutaj nie ma już tak łatwo. Sami widzicie. No i teraz jeszcze dwóch uciekło. Ten już dostał.
Pięknie. Dostał. Okej, ale ten za barem nie wiem gdzie ucieknie. Dobra, tu jest jeszcze gnida. Tak sobie przyceluję. Pięknie. Dobra, odstrzeliłem mu główkę. Jest dobrze. Tu nic nie było poza bronią, więc sobie weźmiemy. Ja tam lubię śrutówkę, wam powiem, wiecie? Ona jakoś mi zawsze pasowała. No i dobra, lecimy dalej. Co my tutaj max mamy? Ach, tych teraz będziemy mieli. Dobra, to tutaj trzeba uważać, więc sobie szybki sejwik, żeby nie było lipy. No i od razu, na pełnej max. Dzień dobry, zastałem Jolkę. Kurde, Max, uważaj. Pięknie to zrobiłem. Ale to mi się udało, musicie przyznać, nie? To było dobre. Tu jeszcze będzie jakiś, kurde, cymbał? Nie, chyba nie. Ja potrzebuję tutaj... Dobra, jedne tabletki były. Lepszy ryc niż nic, ale na razie ich nie biorę, wiecie? Idziemy dalej. Troszkę amunicji. Tutaj nikogo nie ma. Na stole leżała sterta okultystycznych książek. No dalej, czytaj. Czemu nie chcesz przeczytać? A, tutaj, dobra. Same przyjemne lektury do poduszki, Necronomicon, czary, czy raj utracony. Nie brakowało też starych ksiąg o tajemniczo brzmiących tytułach Malleus Maleficarum i De Umbrarum Regni Novem Ortis. Opisujące okultyzm i piekło, księgi z pentagramami na okładkach leżały wśród kaset z horrorami i akcesoriów spirytystycznych. Poważnie traktowałem z tego jedynie fakt, że Lupino traktuje to wszystko poważnie. Poświęcił sporo czasu na bliższe doznanie gościa z dołu. No, ten to niezły świrus z tego Lupino. No dobra, to mamy. To idziemy teraz do tej kraty, nie? Kurde, no i trafił mnie raz. Tutaj nic nie ma, beczułki. Musimy iść po schodach. Wiecie jak to po schodach. Tutaj czysto. No to wchodzimy. Już strzelają do nas. Tam jest jeden bitego. Dobra, niestety znowu nas trafił. Wezmę sobie tabletkę. No kurde. No nie, no teraz to my nie przeżyjemy. Nie ma szans, żeby Max dał radę. No i które drzwi? Te zamknięte. No jednego trafiłem, udało się. Ten z tą pompką. Pięknie się nadstawił. Ale my mamy tak naprawdę jeden mocny strzał i nas nie ma. Jesteśmy kurde w sali DJ-skiej. Ja tu jeszcze szukam. Czy tu nie będzie... Czekajcie, my z tamtych drzwi przyszliśmy, nie? To teraz może będzie trzeba iść tamtędy, no na pewno. O, były środki. Jedne, no to zaraz łykaj to, chłopie. O proszę, mogę się pobawić fajerwerkami, zobaczcie, na scenie. No jest, jest moc. Dobra, lecimy dalej, Max. No, schody do góry prowadzą. Słyszę kogoś? Kogoś słyszę.
Kurde, zauważyli mnie, no. Pięknie. To lubię, jak sami podejdą, to jest elegancko, muszę wam powiedzieć, a to tylko dwóch. Czy jeszcze ktoś tutaj z nich? No wiedziałem, że jeszcze jest. Tam się chowa gnida. Forsa poleciała w powietrze. Dostał. Niestety my chyba też, ale spoko. Może tutaj będzie, że tak powiem, to na pewno... O kurde. Walą do mnie jak na wojnie. Dobra, trafiony, zatopiony. Znowu te drzwi. Szukam środków. Kurde, czemu nie ma środków przeciwbólowych, no? Tu coś leży. Jest. Jedne środki, co oni tak mało ich dają? No dobrze, pomalutku. No może jeszcze coś znajdziemy. Tu łuski tylko leżą. Do śrutówki. No jest git. Dużo amunicji, nie? Tak naprawdę, ale szkoda, że nie ma. Czy tutaj ktoś się czai? Hałasy są, jak najbardziej. O, dobrze, że grę zapytałem, ale nas tutaj zrobił wciula. Tym razem dostał. Byłem szybszy. Kurde, kto mnie trafia? No chodźcie tu. Dostał, krwawi, teraz już padł. My co prawda nie mamy za dużo energii. Następny. Na tych schodach tutaj. Tam ucieka, dobra, widzę, coraz wyżej stoi, teraz cię widzę, gościu. No weź, przecież powinien dostać w stopę. No nie chcę dostać na razie. Tu jest. Oberwał, ale my też. A my już niestety nie mamy tutaj, że tak powiem. Ale mnie teraz zrobił wciula, kurde drań. Tu siedzi. Nie, gdzie on siedzi? Tutaj siedzi. No kurde, nie sięgnę drania. No kurde, jak to zrobiłem, ty? No co jest? No. Teraz pięknie oberwał. Nie jest tak łatwo, wam powiem, nie? Ja nie wiem, jak to wtedy kiedyś przechodziłem. Bo to, kurde, jest niby na najłatwiejszym poziomie, ale coś, kurde, za mało, że tak powiem. Dobra, wyszliśmy na zewnątrz. Wieje wiatr. No kurde, ten do mnie strzela. No i mnie trafił właśnie. Dziadyga. Dostał. A nas nie trafił przy okazji. Pomału, bo ja nie lubię na padzie chodzić, tylko nie wiem, gdzie my musimy iść, powiem szczerze.
Tutaj? Ale to chyba nie. Chyba, że ta, no bo tylko możemy tutaj iść, więc Max, kurde, nie spadnij, gościu. No tak, dobrze idziemy. Tutaj się ktoś może czaić. Na dachu. Nie, jest czysto. Ale tutaj nic nie ma, Max. To którędy ty musisz? A, dobra, tu musisz skoczyć. Teraz którędy? Dobra, tam są drzwi. Nie! Max się zsunął. No i znowu nie zapisałem. Dobra. Dostał. Raz, dwa. Max, bo zaraz polecimy, kurde, do aniołów! Ja pierniczę. No. Strasznie się napadzie, trudno steruje Maxem. Dobra, mamy to, pyk. I teraz pomalutku, Max, pomalutku, nic się nie śpiesz, idź swoją drogą. No, zaraz spadniesz znowu, Max. Za pierwszym razem mi to wyszło, a teraz się męczę. No jeszcze niepotrzebny skok. Teraz tutaj za kominem. Próbujemy to przejść normalnie w takim razie, tą belką. Ale, no właśnie, Max. A w sumie mogę zapisać właśnie. To już chociaż tamto będzie w razie W. Okej, Max dał radę. Pięknie, już jesteśmy bliżej niż dalej. No, z pompką czeka kolega. Pięknie. Przyjdzie i biegnie następny. Oni tu jeszcze podejdą, mówię wam. No. Pięknie. Trafiony, zatopiony. No i dostał. Trochę broni, to jest bardzo dobre. My broń bardzo lubimy, nie? Powiedzcie, że nie. Dobra, lecimy dalej na spokoju. Idziesz, Adam. Tu jest. Oj, 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 tu jest. To co miał tam w ręku, że tak zrobił? Tu jest. Nie tak, Max. No co ty? Się rzucasz przez ściany, przechodzisz. No podejdź, w płaszczu jesteś. Dobrze. Mnie nie trafiłeś jeszcze. Oż ty. Dostał. O, ale od razu piękne są te takie w zwolnionym tempie, co nie? Dobra, ale ja jeszcze przejdę się tutaj, bo my szukamy. Są środki, są i to aż 4 środki. Ja pierniczę, no w końcu. To my... O kurde. Ale tutaj mnie zrobili z zaskoczenia, wam powiem, no tego się nie spodziewałem. Dobra, łyknij jedną. To jeszcze 3 nam środki zostaną, to jest dobrze. Jednak nie ma jak śrutówka, nie? Tutaj jakiś rockowy zespół mógł sobie grać ewentualnie. Patrzę, czy jeszcze nikt nie wybiega. Bo oni tu lubią się przyczaić. Dobra, jeszcze już pewnie tutaj nam nie dadzą, że tak powiem. Ale na perkusji możemy pograć? Coś było, nie? No. Ta-na, ta-na. Dalej, Max, stajesz. A zaśpiewać? Nigdy nie byłem dobry w karaoke. No, śpiewanie nie. Okej, dobra, lecimy dalej, bo szkoda czasu. Co my tutaj mamy? Jakąś... I mamy środki. Bardzo dobrze. Mamy 4 środki.
tutaj jest tylko kontrolka od fajerwerków, ale te już podnoszą nam wyjście. No i niestety już słyszymy. Chyba dostał. Pięknie, dostał. O, tutaj strzelasz, gościu. No ale nie dziura na maksa, gościu. No kurde, no wiedziałem, no taką serię wyłapałem. No pojawcie się. Ktoś do mnie jeszcze wali, nie? Czy nie? Tak mi się wydawało, że tylko jednego zabiłem. No ale Max. No wchodź do góry. No ja pierniczę, za głośnik spadłem ty. No co jest? No. Tego wykończyłem, ty tam są schody, nie? Słyszałem granat. Tylko nie wiem skąd. A, z góry idą. Naładuj pompkę. No i znowu spadłem. O, tamten też spadł. Tylko bo słyszeliście ten dźwięk? Aaaa. Dobra, wchodź tutaj. Dobra, ty tamten chyba sam zleciał. Czy my tu coś na dole mamy? Zejdę na chwilę. Obczaić teren. Nie, dobra, musimy tutaj tak naprawdę. Tutaj nic nie było. Więc idziemy tutaj. I co tutaj? A, kolejne wrota odsuwam. Jedne. Nie, to nie. To teraz to. Nie, coś tutaj źle. Jeszcze raz, te pierwsze. Okej, pierwsze się zamknęły, dobra. To jest pierwsze, tak? Teraz mamy drugie. Ożeż ty, kurczę, jaki labirynt. Trzecie, sprawdźmy. No dobra, teraz chyba damy radę, nie? Tak mi się wydaje, okej, dobra. Czyli tak, tutaj no wiadomo, Max nie przejdzie, ale tutaj przejdzie. Tutaj Max przejdzie, ale nie przejdzie tutaj. Czyli jeszcze te trzecie muszę ustawić. Okej. Zaraz to zrobimy. Konsoletta. Czyli mamy tak. Teraz chyba mamy... Chyba dobrze, zaraz zobaczę. No nie, no gdzie ty biegniesz, Max? Czyli mieliśmy tutaj. Nie no, co? Czemu nam się? Tutaj. No i te ostatnie teraz, tak? Dobra, to zostały nam ostatnie tak naprawdę. Okej. Czyli jednak te ostatnie muszą iść w drugą stronę. O. Właśnie w ten sposób. Dobra. Sterowność Maxem, kurde, czy moja nie jest najlepsza, ale spokojnie, powinniśmy sobie dać radę. Dobra, jesteśmy tutaj. Ten spadł w płaszczu. Płaszczak! No i się wypłaszczył jak płaszczka. Dziadyga jeden. Dobra, szybki sejwik. Idziemy po schodzikach do góry, bo tutaj cały czas widzicie, akcja trwa. O, tam chyba kogoś widziałem u góry. No pewnie zaraz dostanę, kurde, kulkę, to się szybko przekonam. Ale tych schodów, a Max nawet nie ma zadyszki. No nie, no my nie lubimy tych, kurde, przechodzonek. Jeszcze skoki do tego mają być. No cicho, bo jakimś fartem nam się to udało. Więc sobie sejwik. No i? I coś się tutaj... A, proszę. Za kulisami znajdowało się przejście do urządzonego przez Lupino sanktuarium. Gorące powietrze wewnątrz stanowiło niewidzialny mur. Było aż gęste od zapachu kadzidła
i jeszcze czegoś słodkawego, od czego... To było źródło zgnilizny miasta. Lupino skrywał się gdzieś tutaj, jak pająk czekający na ofiarę w sieci. Od oparu w powietrzu kręciło mi się w głowie. Na kanapie leżały podarte kawałki listu. No dobra, tutaj coś też leży, ale to nie jest kanapa. Odorwiemy Lupino, to widać, że jakiś satanista. Na której kanapie? Na tej tu. Puncinello groził Lupino na piśmie. List podarto, widać było na nim krwawe odciski palców. Ponownie myśleć, że ktoś z naszych krajów uczciwie. Weź się w garść, Jack. Prowadzimy interes. Nie chcę wysyłać trójcy, żeby cię postawili na nogi. Trójca to czyściciele mafii. Najwyraźniej Lupino nie przejął się pogróżkami. Najwyraźniej się nie przejął. Dziad. Tu jakieś dzwony, tutaj trupy. Ciała upadłych aniołów! Oh. Chodźcie do mnie! Astaroth, Belzebub, Asmodeusz, Baphomet, Lucyfer, Loki, Szatan, Cthulhu, Lilith, Helia! Ta krew jest dla was! Poznałem tajemnice, które skrywa zasłona rzeczywistości! Widziałem zepsucie no. Ciała! Jestem wilkiem! To ja jestem wilkiem! No zaraz przestaniesz być tym wilkiem. Jest, jest blisko. Będziesz świadkiem końca czasu. Nadszedł czas. Oho. Słowa nie są mi już potrzebne. No to czas na walkę. Zostały za mną. Gdzie on jest? O, środki przeciwbólowe. O właśnie. Dobra, już widzę, co tu się święci. Tutaj biegnie. Kurde, zaskoczył mnie. Ach, no właśnie, zaskoczył mnie. No dobra, spokojnie, my jeszcze sobie teraz, żeby nie było już tego demka, to sobie tutaj zapis zrobimy. Co za dziadyga, no ale to nie był on jeszcze. Tutaj są środki przeciwbólowe, ja sobie łyknę, wiecie? Gdzie on tutaj wyskoczył wtedy? Śrutówek sporo. Co tu jeszcze jest? O, kolejne środki. No tutaj widać, że to będzie dość gruba akcja, wam powiem. No i się zaczyna. Na razie to sobie go tutaj nie chce się wychylać. Niech oni sami tutaj przyjdą. O, tutaj jest! Dobra, jeden dostał. Nie wiem, skąd do mnie strzela. Z góry. Kurde, obrywam. Dostał. Kurde, jeszcze rzuca. Ja myślałem, że już nie żyje ta dziadyga jedna. Dobra, na spokoju. Jeszcze nic tutaj. Kolejne środki przeciwbólowe. Dobra, dwa strzały i go nie ma. Dostał. Następny biegnie. Dostał. No i następny biegnie. Dostał. Co oni tutaj? Kurde, nie, no muszą się kiedyś skończyć, to nie?
Czy oni tak będą cały czas wychodzić? No nie, dobra. To była dobra miejscówka, wam powiem. Gdzie jest ta kurde... Gdzie jest ten krzefu? Ten świr. O kurcze, tu przy... Ale teraz mnie zrobili w ciula. Tych wykończyłem to z tej strony, tutaj mnie jakoś zaszedł. O. Czy jeszcze którędyś tu wyjdzie jakaś łajza? Dostał. Kurde, wychodzą nawet nie wiem skąd, powiem wam szczerze. Gdzieś tam z za szafy, no zobaczcie. Pięknie, teraz się ustawił centralnie. No i czy to już koniec, czy jeszcze jakiś kurde przydupas? Tego u góry muszę sięgnąć. No kurde, trafił mnie. A nie, znowu mnie trafił stąd, zobaczcie, nie? Jak nie zaszedł. No idzie znowu. Kurde, tam wtedy ich jakoś przegoniłem. Tamtej strony, a teraz tutaj cały czas dochodzą. Spokojnie, ja tutaj muszę się przyczaić. Przyczajony Max, ukryty smok. No teraz już chyba został tylko ten jeden, tak mi się wydaje. Co on jest, kurcze, kuloodporny? No. A jeszcze ma tu dwóch przydupasów. W tej sprawie będzie jakiś haczyk i nie brakowało no tu haczyków. Lupino był naćpany po uszy i gotowy na 15 rund walki ze zmutowanym aligatorem, a potem zaczął wykrzykiwać swoje przerażające brednie, jakby wyjęte jak wprost Popek z wygląda. Koszmarów. Poznałem smak ciała upadłych aniołów. Smakowałem zielonej krwi diabła. Płynie teraz w moich żyłach. Mój wzrok sięga normalnie Popek. Kury, architekturę krwi, strukturę szpiku. Śmierć nadchodzi. No zobaczcie. Ona nadchodzi, a za nią armię piekieł. Oto ostatnia zima. Jestem gotów zostać jej synem. Nadszedł jej czas. Każdy, kto stanie jej na drodze, musi... No zobaczcie, normalnie Popek, nie? No to nie jak tak. No dobra, zaraz się okaże. Widzę, że masz dwóch przydupasów, więc sobie... Kurde, biegną tu na mnie, a Max już kuleje. O no nie no, w ten sposób Max, ty nawet nie oddaj strzału, chłopie. Co my tutaj dopiero? To jeszcze muszę tego... No dobra, to już my wiemy, wiedziałem, tak? Że w tej sprawie będzie jakiś... No dobra, zaraz zobaczymy, czy zginę. Na razie to ja muszę szybko zasejwować, żeby nie było. Kurde. Walą do mnie jak na wojnie. Dobra, tutaj się nie udało. Kurde, tu nie jest tak łatwo, wam powiem. Żre te tapsy.
No nie w ten sposób, Max, kurde. Och, centralnie wyłapałem, ale jednego załatwiłem, ale mnie teraz, kurczę, zrobił. Ty to, ten popek to jest niesamowity chłopak. No ale za zasłony, no to było oszustwo, pany. Och, kurde, nie, powiem wam szczerze. Nie, ja muszę to jakoś inaczej podejść. Dobra, muszę wziąć inną broń. Bo tak to my, kurde, nie przeżyjemy, ale tutaj to za szybko się dzieje. W złym momencie zapisałem, powiem szczerze. No kurde, centralnie mnie trafił. No ale no nie rób mi tutaj teraz. Ach, prawie. Aha. Oj, powiem wam szczerze, my tutaj się urządziliśmy. No nie no, ciężko tak jest przeżyć. Dobra, ten dostał. Teraz tylko został ten świr. No ale kto mnie trafił i skąd? A już chciałem sobie zapisać, nie? Ach, kurczę. A tu jest jeszcze ten. Dobrze, tylko że Max to strasznie. Ach, kurde. Aj, dobra, ogień. Dobra, ale znowu mnie trafił. Płomieniem mnie trafił. Ach, kurde. Momencik, uciekaj. Ale dobra. Uciekaj, Max. Ach, kurde. Oj, kurde, ja muszę mieć go od tyłu najlepiej. Dobra. No Max, wjeżdżaj w drugą mańkę. No rozwal mu ten łeb zakuty, no nie udało się. Ale powiem wam szczerze, walka się zaczęła. Kurde, zobaczcie jaka wymiana, aż nic nie mówię. Wrażenia. Kurde, Max. Kurde, no i dostałem kulkę, no.
Jak go tu, chyba że z jakąś serią bym go rozwalił szybciej. A no tak, centralnie mu. No zmień tą broń, no kurde. Aha. Może ja właśnie powinienem blisko niego, on będzie sobie robił te uniki. Aha. No kurde, nie w tą stronę, Max. Aha, ale powiem wam szczerze, nie wiem, czy my go załatwimy. Powiem wam szczerze, jest trudno, jest przetrudno. No oczywiście nie poddamy się. Ale z chęcią bym sobie zmienił tutaj broń tak naprawdę na tego dupka. Jest! Dostał z maszynówki, mogłem tak go od razu. Ja pierniczę. Wolałem się upewnić, że tak zostanie. Walkiria potrafiła zamienić człowieka w kosmiczne zombie. On już chyba nie żyje. I wtedy to się stało. Jednak żywy czy nie, to nie ten, co trzeba. Pojawiła się niezwykła femme fatale, celując we mnie z pistoletu. Odwzajemniłem się tym samym. Liza Punchinello? Liza Punchinello była żoną ojca chrzestnego. Mona Sachs, zła bliźniacza siostra Lisy. Odbezpieczyłaś Gnata, zła bliźniaczko. Możesz zrobić komuś krzywdę. To Lisa potrzebuje pomocy. Ja jestem profesjonalistką. No, no. Rozwaliłabym ciebie bez mrugnięcia okiem. Jasne, a moje referencje znajdziesz wypisane na tym trupie. Jack był w takim stanie, że nie mógł cię wrobić. Oboje szukamy tego samego drania. To Angelo Punchinello zamordował twojego przyjaciela i wciągnął cię w to wszystko. Jesteś tego pewna? Mam swoje źródła. Nie mam pojęcia. Najpierw strzelam, potem pytam. Kto zapłacił za głowę arcydiabła? On jest mój. Ten sadysta zapłaci za bicie swojej żony. Może wspólnie zajmiemy się tą sprawą? Już się bałem, że tego nie zaproponujesz. Palec zaczął mi drętwieć. Jaką whisky lubisz? Wszystko jedno. Byle bez środków nasennych. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. To był dobry trunek. Miał słodkawy smak. To nic osobistego. Oh. Po prostu nie chcę ryzykować, że dostaniesz szał i zabijesz także listę. No i otruła koszmar nas. Koszmar był taki sam jak zawsze. Przesuwające się w ciemnościach cienie, stare i paskudne. Szaleńczy śmiech mordercy niósł w sobie ładunek straszliwych podtekstów. Gdzieś w oddali płakało dziecko. Aha, dała nam narkotyk w whisky. My oczywiście tutaj już postawimy kropeczkę, że tak powiem. Max widać, że jest na jakimś haju. Co to za kolory w ogóle? Tutaj nic mogę otwierać, ale to chyba jest jego dom, nie? Pamiętam ten znak. Tak, to jest jego dom, dokładnie. Więc my już sobie to, tu ten telefon, co odebraliśmy na samym początku, także tu my już sobie postawimy kropkę. No mam nadzieję, że wam się podobało. Już myślałem, że nie przejdę tego, nie? Dobrze, że te givery pozmienialiśmy. No i się udało, ale no... no nie jest, ja już zapomniałem, jak ta gra była wymagająca mimo wszystko. Dobrze, są te save'y i można co chwilę save'ować. Chociaż sami widzieliście, że przez chwilę zasave'owałem w takim momencie, że już się bałem, że dupa, że będę w takiej pętli zamkniętej. No ale daliśmy radę, tak więc przechodzimy dalej. Oczywiście Maxa my do końca, ja nigdy się nie poddaję, nawet jak czasami będę się męczył. No to tak bywa. Mam nadzieję, że w tym miejscu zostawicie tą łapeczkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanał, to również was z góry tego zachęcam. A komentarze również mile widziane, więc to tyle ode mnie.
Pamiętajcie, Max Payne i lecimy dalej. Do następnego, cześć!